Witam, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym odpowiedzieć na pytanie Pana Tomasza, które dotyczy półautomatycznych skrzyń biegów montowanych w Peugeot oraz w Citroenach. Pan Tomasz pyta, czym się różni skrzynia MCP od skrzyni MCD. W dużym skrócie, w mojej ocenie MCP to jest nazwa handlowa dla skrzyń półautomatycznych montowanych w autach koncernu PSA. Natomiast MCD to jest skrzynia MCP drugiej generacji, już po modernizacjach w pewnym stopniu poprawiona. Pierwsza generacja ma oznaczenie MCC. I teraz przejdźmy sobie do, do szczegółów, jak to wygląda. Ja sobie pozwoliłem rozkodować win Citroena C4 Picasso z 2007 roku z silnikiem 1.6 HDI, 110 KM mechanicznych z dwoma wałkami w głowicy. Ta skrzynia o znaczeniu MCC była również montowana w 2.0 HDI. I teraz to, co my roz... to, jak my rozróżniamy te skrzynie na, na serwisie, to oprócz innych oznaczeń skrzyń mechanicznych, to jest przede wszystkim sterownik. CM0 to jest sterownik tych skrzyń o oznaczeniu MCC. Cena, tak jak widzicie, 1200 zł za jakąś tam skrzynię z takim sterownikiem. Mówimy oczywiście o towarze używanym. Natomiast jeżeli chodzi o skrzynię MCD, jest to skrzynia, akurat w tym przypadku zamontowana w Citroenie C4 Grand Picasso z 2011 roku, czyli auto po liftingu z silnikiem EHDI z jednym bałkiem w głowicy. I tutaj mamy. Właśnie tą poprawioną skrzynię, i ta poprawiona skrzynia ma już oznaczenie sterownika CM1. I tutaj też widzicie skrzyń, cenę za używaną skrzynię. Z punktu, z punktu mechanika, tak jak to u nas wygląda na warsztacie, to mniej więcej przedstawiłem. Mniej więcej przedstawiłem, gdzie te skrzynie występują. One się zupełnie, znaczy, one mają tą samą zasadę działania, są podobne w budowie, natomiast nie są zamienne. Czyli mamy zupełnie inne skrzynie manualne i zupełnie inne sterowniki. O sprzęt nie chciałbym teraz wprowadzić w błąd, jest bardzo podobny, ale też się może różnić w jakichś szczegółach. Bym musiał zapytać chłopaków, którzy na co dzień u nas te skrzynie dla Was remontują. Na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę? Tak, pod względem użytkownika takiego auta, to skrzynia MCD, czyli tej nowszej generacji, w ocenie klientów troszkę fajniej zmienia te, te biegi. Co więcej, być może jest mniejsza awaryjność tych, tych skrzyń, jeżeli chodzi o koszty serwisowania, to są na, na podobnym po, poziomie. I tutaj gwiazdka, w momencie, kiedy szukamy jakichś używanych części, to dostępność do tej. Skrzyni nowszej jest po prostu no, lepsza. Te części też są lepszej jakości z uwagi na to, że dużo łatwiej znaleźć skrzynię o znaczeniu MCD z niskim przebiegiem, versus skrzynie MCC, no, które już były wycofane z produkcji jakieś 10 lat temu. No, to taka uwaga. W tym miejscu jeszcze bym zaznaczył, że oprócz skrzyń. Automatycznych, o które pytał Pan Tomek, to mamy jeszcze skrzynie automatyczne o oznaczeniu BVA o 6 przełożeniach. Taką skrzynią jest m.in. skrzynia 20GR03, to są skrzynie produkcji ICNA, bodajże TS80 oznaczenie ICH. O tych skrzyniach powinienem nakręcić Wam jakiś osobny materiał i przedstawić, no jak, jak powinna wyglądać taka normatywna praca tej skrzyni. Co w tej skrzyni potrafi się zepsuć, jak powinien wyglądać serwis. Te skrzynie też naprawiamy, więc chętnie się podzielimy naszym doświadczeniem. I to tyle odnośnie skrzyń jeżeli trafiłeś na ten materiał na ten kanał po raz pierwszy to zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz polubienia naszego fanpage'a na facebooku link znajduje się w opisie tego materiału, dzięki temu zyskasz możliwość zdekodowania fabrycznym dekoderem dekoderem winu którym jesteś zainteresowany lub winu auta, którego jesteś właścicielem dzięki temu dowiesz się takich istotnych informacji jak kod lakieru kod silnika, pełne wyposażenie Auta, z jakim, z jakim samochód opuścił fabrykę. No i w przypadku Citroena jest w skrzyni MCP, również będziesz wiedział otrzymać skrzynię pierwszej czy drugiej e, generacji. E, oprócz tego, przypominam, że weryfikujemy dla Was auta przed zakupem nie tylko na podstawie numeru WIN i historii serwisowej w ASO. Również książki serwisowe, ubezpieczalnie, stacje diagnostyczne, e, karpasy, tif -y, winietki z Francji, naprawdę masa informacji, która, jest, która również znajduje się na tym kanale w zakładce sprawdzenie przebiegu oraz sprawdzenie auta przed zakupem. Zachęcamy do odwiedzania naszego warsztatu w ramach takiego sprawdzenia, jak i umawiania się na sprawdzenie gdzieś w, komisja, w komisach oraz u osób prywatnych rozsianych po całym, po całym kraju i chyba to jest wszystko co chciałbym Wam na ten moment przekazać jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane czy to ze skrzyniami MCP czy generalnie z marką Citroen oraz Peugeot możecie pisać oczywiście w komentarzu w ramach, w ramach możliwości będziemy starali się odpowiadać a najciekawsze pytania myślę że możemy nagrodzić właśnie taką dedykowaną odpowiedzią w formie materiału na YouTubie Jesz, jeszcze raz bardzo Dziękuję za ciekawe pytanie i słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.